Cześć, witajcie, z tej strony Grid 79. Dzisiaj polecimy sobie czwartą i przedostatnią fazę ekspedycji. Zobaczymy, co nas tam czeka, ponieważ trzy ostatnie misje są ukryte. Zharmonizujemy się z inną formą życia. Ostatnią część robota zbudujemy. Oczywiście pochwalimy się Atlasowi, stworzymy ziarno życia i zobaczymy, co to za trzy ostatnie cośki są. Także do dzieła. Jak widzicie, zmieniłem statek, zmieniłem frachtowiec. Ale coś kojarzę, że było mowa o tym, że Nada i Polo nam pomogą w tej ekspedycji. Co prawda nie sprawdzałem, ale wiem, że na początku wezwać jej nie mogłem. Zaraz spróbujemy, zobaczymy, czy da się przywołać. Ej, od kiedy? God damn it. Ale kołek ze mnie, o w mordę. No dobra, nieważne. Poradziliśmy sobie bez nich. W każdym razie będę musiał się tam wybrać. Trochę technologii dokupić. Znowu bitwa, frachtowiec. God damn it. I znowu Imperial? No serio? Ale też ten mały. A jakże na chillu. W sumie fajnie, mucka w polu asteroidów. Tutaj sprawdzimy jego klasę. Się wkurzy, jeżeli to będzie SK. Ale raczej wątpliwe, nie? Żeby mieć takiego farta, żeby SK wypadła przy pierwszym podejściu. Coś tu mgliście. O, C-klasa, czyli nas kompletnie nie interesuje. Spadamy stąd dalej. Ale ruch w interesie ma niezły, to trzeba przyznać. No, dość daleko było tym razem.
Ile? 6 systemów? Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś popierniczonej planety, jak ostatnio ta górzysta. Oczywiście też dość górzyście wykrakałem. Jeszcze nie mogę znaleźć miejsca do lądowania. Zauważyliście, że zawsze na ekspedycji ten skaner koło 1000 pokazuje? Nie ma tak, żeby było, nie wiem, 300? Gruba radiacja tutaj. Ciekawe, czy mi się to uda. Ha, idealnie. No dobrze, standardowo. Pozbierajmy złom. O, rozwalony kontener. Już nawet nie robi na mnie wrażenia, jak wpadają moduły ulepszeń. Po prostu jest ich tutaj taki wysyp, że...
mogłyby być związane jakoś z planeta B. No nie najgorzej nawet. Mogłyby być jakoś związane z planetami te statki. Chociaż ich nazwy. Myślałem, że w namiocie będę bezpieczny. Ale kryształy burzy są tu. I chyba będę musiał się wybrać jednak na... anomalię, bo nie mam tych przepisów. Korzęgama i facjum. Korzęgama pewnie tu znajdę. A facjum do zwierzaczków. Chyba, że mam smar. Nie pamiętam, czy jako nagrodę go nie dostaliśmy. Ale chyba sam przepis. No dobra, to sobie w międzyczasie polecimy po statek. Czy to będzie korzeń gamma? Chyba nie. Chociaż on jakiś taki śmieszny, świecący. Fajne. Zioło gamma, no idealnie. Tego właśnie szukaliśmy. Sobie nazbieramy. Mówiłem, że warto zbierać kwiatki, no ale akurat na zioło gamma nie wpadłem. Dobra, odwiedzimy tą wioskę. Może uda się kupić te siłowniki, czy co tam, hydrauliczne, coś tam. Pewnie będę musiał lecieć na frachtowiec zapitalać. Normalnie latanie po omacku, nie? Irytujące w diabły to. Jest szansa, że coś będziemy mogli kupić, więc jeden rezonator i dwa okablowanie hydrauliczne.
Albo i nie. Dobra, nice, to mamy. Jeszcze by trzeba było ogarnąć korzeń gamma trochę i to facjum. Jaki fart. A few moments later. Tak jak korzeń gamma miałem, tak facjum to na farcie kupiłem od jednego z pilotów na swoim frachtowcu. Powiem wam, o, Minotaur, jak miło. Dobra, i gdy mamy do Atlasa. Czasem dobrze jest zbierać wszystko, co popadnie. Czyli chcąc, nie chcąc, muszę się wybrać na anomalię.
Dobra, teraz pytanie, co ja mam zrobić? Aj, dobra. Jak dali płaską planetę, to jest blisko. Akurat Atlanteum to ja mam sporo, tu się martwić nie muszę.
Jak widzę, że w sumie to się trochę w kółko kręcimy. Jestem obok swojego frachtowca. Nieprzyjemne dźwięki. I mamy ziarenko życia. Nagrzyba mi uciekająca pleśń. No dobrze. Musimy skoczyć na anomalię. Co, naprawdę nie mógł sam sobie tego ziarna zdobyć?
Naprawdę, jeszcze każą czekać. Dobra. Widzimy się w takim razie za 10 minut. A few moments later. Czyli, że gdzie mam iść? Tędy nie przejdę. Tam gdzieś przy portalu będzie? Zmienili wygląd anomalii, coś mi umknęło. A tu jest brzydal. Mój ma jakąś dylerkę. No dobra, grunt, że jakoś to tam pykło, chociaż o co chodzi, nie mam zielonego pojęcia. Się czuję trochę jak doktor Frankenstein i wcale nie jest mi z tym jakoś dobrze. No dobra. Zasadniczo możemy go sobie zrobić, więc od razu go sobie pierdykniemy. O, się nawet boostuje razem z tymi. No to nice. O, kiedyś to ponaprawiam. No dobra, i co teraz?
urządzenie bez ruchu? Że co? A co to niby ma być? No jest drogie, ale... Na grzyba minono? A tylko używane do handel. Mimo wszystko i tak chyba je sobie zostawię. Dobra, czyli musimy znaleźć świat dysonansu. Nie wiem, jakoś mi... No w cholercie nie leży ta... Czwarta faza. Nie, żeby była jakaś trudna czy coś, ale... Jakoś, nie wiem... No po prostu nie. W sumie to jestem na świecie pełnym dysonansu, więc nie rozumiem. Chyba, że po prostu ma być jakiś inny. Polecimy sobie tam, gdzie mam frachtowiec. Ja pierdzielę. W dupie mam tą bazę. Przepraszam. No coś mnie trafi zaraz. Trochę Lipton. Kojarzę tą radioaktywną, no ale dobra. Polecimy sobie na nią. Olivera Omega. To ta będzie. No akurat... Ta, której nie mogłem sprawdzić. To jest drzaźniące. Chociaż jest pofałdowana jak diabeł. Jedna baza, druga baza. Nie będę mi nic mówił, bo nic grzecznego nie mam do powiedzenia. Alko, chciałbym wylądować. No jak za wysoko. To jest właśnie problem z misjami, gdzie trzeba czekać, bo
to jest właśnie problem z tego rodzaju misjami, bo zrobiłem sobie przerwę. No w sumie te 10 minut czekałem kilka godzinek, bo miałem parę rzeczy do załatwienia, więc przy okazji po prostu je ogarnąłem. I teraz mnie dziebko szlak trafia. No, wypadłem z rytmu po prostu, nie? Tak jak siedziałem i grałem, było za... Co tu się wydarzyło? Normalnie to mogę zebrać? Nie. No przecież mam zlokalizowane to, o co chodzi. Czemu nie mogę zebrać? Głupi głupek. Manipulator terenu miałem włączony. Ale tu ich od groma jest, ej. Było od groma, bo więcej nie widzę. Co to takie ładne niebieskie? Wow, fuck! Pozwała. W sumie cholercia, ładna planeta, co by nie mówić. No, niezbyt przyjazna może. Ale ładna. Tak, tak. Dobrze zauważyliście, już nie zbieram. Kobalt nie, kobalt mamy. Trochę daleko, ale się przebiegniemy. Really? Jeszcze burza idzie? Ale wielgachne te kryształy. O! O, lolek.
No dobra. Czas chyba wrócić do domku. Pytanie, co teraz mam zrobić? Aha, zanieść ziarno do Nady. No dobrze. Tak, wiem, wiem. Kiedyś się zastanawiałem, czy dałoby radę tą technologię, którą na ekspedycjach dostajemy, składować i zamontować na głównym sejwie. Czy ona by tam działała? Byłaby heca w sumie, nie? Czemu ja poszedłem do niego? To nie z nim miałem pogadać. Tak, wiem. Pierwszy raz chyba zwróciłem uwagę, że... Albo może pierwszy raz faktycznie jej nadali płeć. Zawsze był dla mnie raczej kimś nieokreślonym. Znaczy, że gdzie mam je teraz zanieść? Tu? Gdzie oni mi każą znowu latać? O lolek. Chyba raz już tu byliśmy, nie? Z Artemis. O, czyli skończyliśmy. Czwarta faza ukończona. Nice. Nie mam pojęcia, do czego jest ten kolektyw Ech.
24, a czy jak coś wrzucę, to to zmieni? Za każde wrzucone ziarno dostaje to. A co to mi daje? Poza tym, że miejsce zabiera. No dobra, najpierw może zajmijmy się odebraniem nagród. Wędrownika. No fajnie, no ale mi się nie podoba. Te uszy ma takie jakieś dziwne. Chociaż przypomina trochę hełm z Dead Space'a, a to jest na plus. No dobra. Została nam do zrobienia faza piąta. Na razie sobie ją odpuścimy. Znaczy odpuścimy ją. Dopóki nie usiądę do komputera oczywiście. No, póki co muszę jeszcze wrzucić fazę trzecią i zrobić film z fazy czwartej, co będzie już trochę wyzwaniem. Jutro pewnie nagram piątą, także jaki mamy? Poniedziałek, wtorek. Pewnie w środę ją wrzucę. Także dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w fazie piątej. Na razie.